jeszcze z nich korzystać. A my wysiedliśmy tutaj koło takiego domu handlowego, który się nazywa Arkady. Zobaczcie, to jest Arkady Wrocławskie. Chcę wam pokazać ciekawostkę. Zobaczcie, tam są cztery zegary obok siebie. Wszyscy widzą? Zobaczcie, to są zegary, które pokazują, jaki jest czas w różnych częściach świata. Ale zobaczymy tam sobie wielkie akwarium. W tym akwarium pływają rekiny. Młodziutkie rekiny, ale prawdziwe. Także zobaczymy sobie takie akwarium w galerii, a potem pójdziemy dalej. Pod kioskiem, od słońce. Chodźcie, chodźcie jeszcze bliżej do mnie. Zanim będziemy z mapkami szukać krasnoludów, ten krasnolud jest gazeciarz. Dzieciom sprzedaje gazety. Każdy krasnolud we Wrocławiu się zajmuje. Jest taki krasnoludek, który ma swoją jachtę, to znaczy taki skradem z mięsem, z kiełbaskami, z szyneczką. Jest krasnolud, który jest kuźnikiem, czyli ma swoją kuźnię i tam podkuwa konie. Jest krasnal, który lubi czytać i siedzi z książką. Jest krasnal, który jest... jego zadaniem jest być miłym dla każdego. I on się uśmiecha i każdemu wręcza kwiatuszka. I tak dalej. My dzisiaj zobaczymy sporo, ale słuchajcie, nie wszystkie. Dlatego, że jak myślicie, ile jest krasnoludków we Wrocławiu? 44. Jak ktoś mówił tu 144, tak? Ja mówię, że 10. Słuchajcie, jest około 140 krasnoludów. A to jest jeden. My sobie dzisiaj zobaczymy. My sobie dzisiaj zobaczymy, może ze 30 znajdziemy. Dlatego, że one są w całym mieście porozrzucane, ale najwięcej jest na Starym Mieście, tam gdzie teraz idziemy. Zobaczymy sobie całkiem różne krasnoludy. Takie, które są na basenie i pływają, takie, które wspinają się na latarnię, takie, które są pokrywane w różnych miejscach, dlatego że krasnale często się chowają. Ale najpierw idziemy, zobaczcie, do tego domu handlowego znów, dlatego że tam jest... I słuchajcie, te sklepy są bardzo dziwne, dlatego że tam jest wszystko krasnoludkowe. Zobaczycie, jak wyglądają ubrania krasnoludkowe, jak wygląda piekarnia krasnoludkowa, jak wyglądają różne przyrządy, których używają krasnoludki, a których ludzie nie używają. Te sklepiki są oczywiście malutkie, więc będziemy musieli sobie grupkami podchodzić, żeby każda grupka sobie mogła dokładnie pooglądać, co tam w nich jest, a potem zobaczymy, jak zaobserwowaliście, bo zadam wam kilka pytań, zobaczymy, czy zauważyliście to. O piekarnie! Widzicie się, jakie produkty mogą kupować krasnoludki? No, 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 no,